Pierwszy w historii Polski meeting diamentowej ligi. Meeting obsadzony bardzo mocno z największymi gwiazdami polskiej, ale i światowej lekkiej atletyki. Meeting, w którym liczymy na rekordowe wyniki, liczymy na wielkie emocje, liczą też kibice. Wielka chwila dla polskiej lekkiej atletyki, wielki moment, bo nie ukrywajmy, że wszyscy czekali na wielkie imprezy w Polsce i to też pokazuje, że bardzo wysoki poziom lekkiej atletyki w Polsce, wielkie sukcesy, jakie zdobywamy właśnie na imprezach zagranicznych, to jest coś, co przyciąga właśnie sponsorów, co przyciąga wielkie zawody lekkoatletyczne do Polski. No niesamowita sprawa, no pierwsza diamentowa liga w Polsce, no bardzo chciałem wygrać, udało się, rekord diamentowej ligi. Memoriał Kamili to jest najcudowniejszy, taka atmosfera, kibice i w ogóle cała ta organizacja, że jak tylko dowiedziałam się, że jest taka możliwość, to mówię, choćbym była bez nogi, to ja muszę to wystartować. Tym bardziej się okazało się, że to jest diamentowa liga, to myślę, że to jest spełnienie marzeń dla sportowców takich jak ja, którzy no, chcieliby chociaż raz wystartować na takich prestiżowych zawodach, a tu jeszcze u nas w Polsce, no to tylko się z tego cieszę. Na pewno jest to coś niesamowitego, bo no, jakby wiemy, że tutaj wszyscy nam kibicują i też tutaj była moja rodzina, więc na pewno te emocje były dużo mocniejsze niż byłoby to gdzieś tam za granicą, więc na pewno to jest coś niesamowitego, tak jak mówię, zwłaszcza, że to były i moi rodzice, i moje rodzeństwo i widzieli to i na pewno jakby emocjonują się tym samym, tak samo jak ja. Zawsze jest bardzo fajnie, że gdzieś tam dostrzegają naszą konkurencję, tym bardziej jeszcze właśnie w połączeniu z Memoriałem Kamili, no dla mnie to jest świetna impreza, co roku stoi na bardzo wysokim poziomie i oby takich imprez jak najwięcej. No ja już powtarzałam wiele razy, że to jest mój ulubiony stadion. Wchodzę na stadion, pójdę do stadionu i słyszę kibiców krzyczących moje imię. Na starcie też słyszę po prostu głośne okrzyki. Zawsze to będę podkreślała, że uwielbiam tutaj startować. Tutaj panuje taka magia, są kibice, jest wrzawa na trybunach. Oni tak naprawdę przeżywają te zawody razem z nami i to jest coś wspaniałego. It's a beautiful stadium, but I think even more importantly, you know, I think it exceeded my expectations just because of you know the fact that the track is really nice and it's as modern, you know, perfect Mondo track that basically, I mean, this is a place where you can jump really high. You know, I would have loved to get a little bit warmer, more dry conditions, then it could jump really, really high. Jestem dumna z Polski, jestem dumna z organizatorów, z Marcina Rosengardena i Piotra Małachowskiego i całej tej grupy organizatorskiej i województwa śląskiego, że poczynili taki krok, że tak powiem, w organizacji niesamowitych imprez i dostaliśmy diamentową ligę, bo to jest najbardziej prestiżowy meeting na całym świecie lekkoatletyczny. I jest to niebywałe, że jest on u nas w Polsce, a ja się cieszę, że miałam szansę w tym pierwszym historycznym meetingu startować. I think it's great and it's close to home and just this stadium is really amazing and I hope so for you guys. W ogóle niesamowity bieg, ponieważ dwie dziewczyny zeszły poniżej 50 sekund. Jedna to ta, która wygrała, czyli Femke Bol, a druga nasza Natalia Kaczmarek. To jest niesamowitym osiągnięciem i każdy chciał, żeby w końcu któraś z nas pobiegła poniżej 50. Natalia dzisiaj była pierwsza. Niesamowity wynik i myślę, że dla nas wszystkich jest to mega napędzające. Dzisiaj jest troszkę chłodniej, natomiast nie można powiedzieć, że te warunki są złe. Nie pada, wiatru dużego nawet nie czuć, także myślę, że jest całkiem nieźle. Ja wierzę, że nasze dziewczyny pokażą się z jak najlepszej strony i bardzo dobrze pobiegną. Poniesie je publika, którą słyszymy zresztą teraz. Oj, zdecydowanie, jak tylko usłyszałam ten krzyk, no to wiadomo, że chciało się powiedzieć jak najlepiej, ale u mnie to nie wyszło, ale wiesz, że przekazuję całą swoją energię dziewczynom, one na pewno się świetnie pokażą. Jestem taką zawodniczką, że raczej biegi są dla mnie dużo bardziej mnie kosztują niż treningi, więc raczej to jest u mnie normalne, a nie było aż tak ciężko, bo jak to czasem potrafi być. Wszystko się udało, no dałem dzisiaj z siebie 110%, wydaje mi się, że te dodatkowe procenty jednak odkamy, bo nic nie wskazywało na to, że mogę dzisiaj te 81 rzucić, a jednak się udało i naprawdę jestem szczęśliwy. Nie nastawiałam się tutaj na wynik, więc po tym biegu półfinałowym byłam trochę taka zdziwiona nawet. I to mnie trochę zmotywowało, bo byłam taka dużo bardziej taka pobudzona przed finałem, żywsza i taka, tak, teraz będzie mój bieg, czułam to. Ten bieg uderzyłam w płotek, tam kolana na pewno trochę tam, no nie widziałam go dobrze, no, nie ma biegów idealnych, więc to też nie był bieg idealny. Ale no nagle teraz mogę już mówić, że jestem blisko granicy 50, poniżej biegania 12:50, więc no... I maximized the day, honestly, and you know, of course, I would love to break the world record every day if that was possible. It's just not possible, and
You know, you just gotta take what the day gives you, and you know, that's what the day gave me. Przed naszym biegiem była ogromna wrzawa. Ja kompletnie nie słyszałam, kiedy realizator nawet wymawia moje imię i nazwisko. Po prostu miałam ciarki na ciele i mówię, wow, to jest to, na co tak naprawdę długo czekałam. Jestem bardzo zadowolona, nie byłam ostatnia, a spodziewałam się, że dobiegnę dużo, dużo dalej za tą światową czołówką. Więc jest przyzwoicie trzeci wynik w karierze, pogoda jest jaka jest. No i też owocny tydzień treningowy na pewno mam jeszcze w nogach. Pomimo tego, że deszcz padał, koło było bardzo fajne do rzucania. No i co ja mogę powiedzieć, na 79 metrów mi się udało rzucić. Gdzieś tam nie mam już takiej formy, jak miałem przed mistrzostwami świata. No ale też ciężko, przyznam, dla mnie gdzieś tam ją tak utrzymać. Zobaczymy, no mam nadzieję, że teraz... Jeszcze będzie troszeczkę takie wypuszczenie treningu i może gdzieś tej, chociaż ciut formy będzie na Mistrzostwa Europy. Zobaczymy, no powalczymy jak najlepsze rezultaty. It's amazing, it's my coach's favorite stadium this. He's always hoping like, when is the tournament coming? And I can see why now, I mean, so many people, they are cheering so loud for especially Polish, and I'm with some great Polish athletes, so yeah, it was really an amazing atmosphere to run in. Czuję po tym starcie na pewno delikatny niedosyt. Z tego względu, że myślałam, że połamie barierę 4 minut na 1500 metrów. Tak też się właśnie nie stało. No tylko na tyle mi dzisiaj starczyło, więc no może trzeba się cieszyć z tego, co jest. Wiadomo, ja mam bardzo ambitne plany. Jak już biegałam tak naprawdę 4.01 w tym sezonie, to myślałam, że może się uda pobiec tutaj szybciej. 49.75 national record. You must be really happy. Yeah, I'm really happy. I really wanted to run sub 50 and I run 49.75. I mean, it's a great time. I had great competition from Natalia with the home crowd, so I'm really happy about today. The crowd was fantastic. Very enthusiastic, you know, cheering me on the whole time, and you know, that's important when you're coming off a big meet like World Champs. You know, you need some energy to fire you up, and they definitely gave it to me today. Finał Mistrzostw Świata, wiadomo, że jest to marzenie w sprincie, bo jak pomyślimy sobie, ile osób na świecie biega sprint i że jest się 8 kobietą na świecie, to jest to naprawdę niebywałe dla mnie wydarzenie i osiągnięcie, z którego jestem bardzo dumna. Medal to jest mój cel na Mistrzostwach Europy. Nie boję się tego powiedzieć z tego względu, że na wielu tutaj startach właśnie przebiegamy w czołówce, więc to pokazuje, że jestem w stanie rywalizować z tymi najlepszymi w Europie. No i miejmy nadzieję, że dotrwam we względnym zdrowiu właśnie do startu w Monachium. Bardzo ważny start. Po Mistrzostwach Świata pozostał wielki niedosyt. Też troszkę zmęczenie jakby po tych wszystkich podróżach, startach. Zmęczenie i psychiczne, i fizyczne. Więc teraz staramy się od tego kompletnie odciąć. Rozdajemy nowe rozdanie po prostu i mam nadzieję, że na tych Mistrzostwach Europy pokażemy się z jak najlepszej strony. Skoro jestem pierwszą, jakby trzecią Europejką na Mistrzostwach Świata, no to powinien być ten medal. Niemniej jednak to będzie już piąty wielobój. Przygotowałam się bardzo mocno i jestem gotowa na poprawę rekordu Polski, ale zobaczymy, co to da. Trenuję dalej, przygotowuję się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale i tak w tym sezonie najważniejszym dla mnie startem były Mistrzostwa Świata. Tam skupiłem całe swoje siły, no a to już można powiedzieć, zobaczymy. No można powiedzieć, dla mnie trochę start na Mistrzostwach Europy to jest takie z marszu po drodze. Ja tak naprawdę jutro wracam na drugą część zgrupowania w Zakopanem i bezpośrednio stamtąd udam się na Mistrzostwa Europy. Dobra, no tutaj przegrałam tylko Svenkę, jakby też ona nie była jakoś super daleko, 1/10 to jest naprawdę jakby, myślę, że jakby całkiem blisko i do osiągnięcia, więc mam nadzieję, że jakby w Monachium też pokażę się z dobrej strony, pokażę dalej swoją formę i będę walczyć o najwyższe miejsca. Wiecie, jak się coś chce, jak się skupię, jak się skoncentruję, to jestem w stanie powiedzieć bardzo dobry bieg. Tutaj rywalki były mocne, więc nie boję się ich. I czekam na Mistrzostwa Europy, patrzę na nie z wielkim optymizmem, nic sobie nie narzucam, ale no w końcu z dużym przytupem mam poniżej 12.60 wynik. Pierwszy w historii Polski meeting diamentowej ligi, najwyższej klasy imprez lekkoatletycznych poza Mistrzostwami Świata czy Igrzyskami Olimpijskimi. I jaki to był meeting? Meeting z rekordami. Rekord życiowy PiS Krzyszowski poprawiany 2 razy, rekord życiowy Natalii Kaczmarek i drugi w historii czas poniżej 50 sekund na 400 metrów kobiet po Irenie Szewińskiej, drugi w historii Polski.